Namaste. Czy wiecie, gdzie was dzisiaj przeniosę? Przeniosę was do kuchni, która jest pełna aromatu, koloru i smaku. A to dzięki Hubertowi, bo to on w komentarzu prosił o przepisy kuchni indyjskiej. Dziś specjalnie dla was najlepsze i najpyszniejsze danie tej kuchni. Butter chicken. Prosty przepis, a jakże wyjątkowy. Ale uwaga, zanim przeniesiemy się do etapów jego przygotowania, musicie nacisnąć pewien tajemniczy przycisk. Znajduje się on poniżej i nazywa się subskrybuj. Aby zacząć ten przepis, musimy przygotować pierwszą marynatę. Dodam tutaj garam masala. To taka kultowa przyprawa, ale z powodzeniem możecie zrobić ją samemu. Wystarczy podprażyć mieszankę przypraw na patelni, a później zmiksować. Między innymi w skład takiej mieszanki wchodzi cynamon, kumin, liść laurowy, kolendra. Dodatkowo wzbogacam moją mieszankę o chili oraz kurkumę. Jeżeli chcecie poznać dokładne składniki, jak zwykle zajrzyjcie w opis filmu. Dodam wyciśnięty przez praskę czosnek. Stworzy coś w postaci pasty. Teraz wszystko wymieszam i zaraz natrę tą mieszanką moje mięso. Pokroję je w mniejsze kawałki. Tak przygotowanego kurczaka obtoczę w mojej mieszance. Kurczaka przełożę do strunowego woreczka. Nie zajmuje on wiele miejsca w lodówce, a mięso idealnie przejdzie aromatem przypraw. Odkładam je do lodówki na 2-3 godziny. Kolejną marynatą kwaśną, która jest bardzo istotna w tej recepturze, będzie stanowił jogurt z imbirem i sokiem z cytryny. Takie marynowanie mięsa sprawia, że one będzie kruche i delikatne. Nie wiem, czy wiecie, ale butter chicken to danie, które w Indiach jedzą na śniadanie. Teraz wystarczy, że wymieszam tylko te składniki i zaraz dodam je do mięsa. I ponowne 8 godzin dla leżakowania tego mięsa, więc polecam wam ten przepis przygotować nocą, a za dnia zrobić sobie doskonały obiad. Woreczek strunowy pomaga mi w tym, aby równomiernie rozprowadzić marynatę po mięsie. Teraz przygotujemy sos cudowny, pomidorowy, z nutą masła, który będzie genialnym dodatkiem dla naszego kurczaka. Na dno rozgrzanego garnka dodaję masło klarowane. Dodaję drobno posiekaną cebulę, dodaję również czosnek i zaraz specjalną kompozycję przypraw. Garam masala, kolendra, chili i cynamon. Musicie wiedzieć, że pomidory uwielbiają się z cynamonem. Polecam wam wypróbować to w klasycznej, no może już po dodatku cynamonu wyjątkowej, pomidorowej. Teraz dosłownie 2 minuty smażę wszystkie składniki. W kuchni cudowne jest to, że możemy przenieść się w dowolne miejsce na świecie. I to jest tego przykład. Więcej? Playlista z azjatyckimi inspiracjami. Teraz do mojej cebuli dodaję pomidory. A! Najważniejsze, zapomniałam. Boże! Imbir! Świeży imbir też tutaj musi być. Więc szybko ścieram imbir, pomidory, wzbogacam o cukier oraz sól. Kiedy całość lekko się przesmaży, dodam pozostałe składniki, ale zostańcie z nami do końca, żeby zobaczyć, co to dokładnie będzie. Pora już na mojego kurczaka, którego wcześniej zamarynowałam. I uwaga, tego kurczaka będę smażyć bez dodatku tłuszczu. Mieszając w tym sosie przypomina mi się mój przepis na pyszną pizzę arabską. Wtedy też pamiętam, że przeniosłam się w zupełnie inny kulinarny świat. Kurczaka smażę po 2 minuty, nawet mniej, z każdej strony. On może być surowy w środku, ponieważ dojdzie w moim sosie, który teraz zmiksuję na gładko. Teraz do mojego zmiksowanego sosu już na sam koniec dodaję kremową śmietankę. I znowu całość gotuję około 5 minut. Mojego kurczaka przekładam do sosu, aby doszedł całkowicie. I na sam koniec dodaję łyżkę masła, bo to w końcu butter chicken. Czekam, aż masło się rozpuści. To danie najczęściej podaje się z chlebkami nan. Karol przygotował fantastyczne chlebki podczas naszego grillowania, więc możecie wypróbować ten przepis. Ja dziś podam to kultowe indyjskie danie z ugotowanym ryżem. Kuchnia Indii jest bardzo różnorodna. To danie powstało po to, aby dłużej móc przechowywać mięso poprzez właśnie marynowanie go w jogurcie. Całość obficie posypuję kolendrą. Tyle dobra, tyle kuchni, tyle różnorodności. Tylko dla Was i zawsze dla Was.